Na pierwszym etapie, to tak jak myślę większość szefów kuchni, którzy podejmują w ogóle ten temat, to jest największy problem, to jest zmiana mentalności ludzi pracujących na kuchni, bo od tego zaczynamy. No a później oczywiście to jest po analizie, okazuje się, że duży odpad powstaje jednak na sali, czyli powstaje na talerzu gości. Jakby po pierwszym okresie, oczywiście ja zachęcam, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany właśnie ograniczeniem wyrzucania jedzenia, od tego, że przede wszystkim dokonał analizy miejsca, w którym pracuje, czyli tego, ile wyrzuca, czego wyrzuca, z jakiego obszaru. Do tego można oczywiście użyć urządzeń, które są dostępne, mogą to być urządzenia, które są w Polsce. Jest to po prostu waga, która jest podpięta do systemu, w którym przy każdym wyrzucaniu czegoś do kosza lokuje się, skąd ten odpad powstał i co to jest. I później po zbieraniu danych wiadomo, skąd zacząć tą wagę. Tak? No więc u nas po pierwszych 3 miesiącach okazało się, że tak jak większość szefów kuchni twierdzi, że oni niczego nie wyrzucają, że oczywiście super wszystko produkują, nic tam nie ma żadnego odpadu na kuchni, no bo przecież tak super zarządzają. No więc proszę Państwa, to jest nieprawda. Nawet najlepsi szefowie kuchni wyrzucają jedzenie. I dobrze jest się przyjrzeć po prostu, jak wygląda cały ten proces. U nas po 3 miesiącach okazało się, że to są nie kilogramy, a tony, że głównym obszarem, w którym powstaje odpad, są oczywiście śniadania, dlatego że mój hotel to też wszystko zależy od tego, jaki to jest hotel. Tak? Mój hotel jest usytuowany w centrum miasta, w tygodniu mamy klientów biznesowych, w weekend mamy grupy turystyczne i po tej analizie okazało się, że w 52% to są odpady z talerzy gości. Jeżeli chodzi o to, co nastąpiło później, to przede wszystkim zmiana mentalności kucharzy, którzy na początku bali się trochę, że jak rzucają, coś tam się lokuje, że to ich nagrywa, że na pewno to ktoś będzie ich za to karał. No więc nie. Oczywiście zajęło to też dość dłuższy czas, bo myślę, że około roku, gdzie ludzie rzeczywiście przyzwyczaili się do tego, jak używać to jest proste, tak? Nie jest to skomplikowane urządzenie, ale jak później podchodzić do tego tematu, więc była oczywiście burza mózgów, co zrobić, jak to ograniczyć, co zmienić. Ja już mówię teraz na przykładzie śniadania, dlatego że jakby cała analiza odbywa się w każdym obszarze. Czy to są śniadania, bankiety, czy restauracja. My każdą z tych rzeczy analizowaliśmy dogłębnie i powoli zmienialiśmy. Zmienialiśmy przede wszystkim system sprzedaży, tak? Jak tu wspomniał poprzedni szef kuchni z Mercure, Łukasz Lecznikowski. Ważne jest to, jak sprzedajemy. Czy mamy właśnie 5 rodzajów bufetów jednego dnia, czy mamy set menu, czy jak jest to wszystko zbudowane. Więc przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że zmieniliśmy system sprzedażowy, wprowadziliśmy system sprzedażowy oparty o tak zwaną rotę tygodniową, czyli poniedziałek, wtorek, środek, czwartek i piątek. Mieliśmy menu, które było dostępne dla wszystkich grup, które miały danego dnia. Ale jeszcze minuta w tej sesji. No więc to jest to bardzo rozbudowany problem. Ja mógłbym tak pewnie trochę dłużej mówić o tym, co można. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zacząć mierzyć, bo jeżeli nie zaczniecie mierzyć, to nie wiecie, z czym się tak naprawdę borykacie, czy mierzycie. Bo jakby, żeby
podjąć jakiekolwiek akcje, trzeba wiedzieć, w jakim obszarze powstaje odpad, co jest tym odpadem, czyli jak robicie zakupy, jak planujecie produkcję. To jest bardzo, bardzo złożony temat, ale też wydaje mi się, że jako wyzwanie bardzo ciekawe dla szefów i dla kucharzy, bo z czasem, jak ta mentalność trochę się zmieni, a myślę, że powoli się generalnie w Polsce zmienia mentalność, jeżeli chodzi o food waste, to zobaczycie, że zaangażowanie bardzo wzrośnie, bo to jest jakby wspólny cel, a wiadomo, ludzie działając w grupie, będą mieć jednego wroga, więc to jest jakby wspólny wróg, z którym możemy walczyć. Tak? Dziękuję bardzo, panie Jakubie. Teraz poproszę pana o pana spostrzeżenia, pana doradztwo, bo słuchacze tak naprawdę od was, od najlepszych ekspertów, chcieliby usłyszeć bardzo, bardzo praktyczne rady. Pana specyfika jest troszeczkę inna, jak szefa kuchni. Bardzo proszę, niech się pan podzieli najlepszymi praktykami. Dzień dobry, Jakub Walentowski. Ja mogę powiedzieć troszeczkę od drugiej strony, jak my widzimy ten problem, mianowicie jako dostawcy do hoteli i restauracji. Mianowicie tutaj pan Jakub wspomniał właśnie o tym, że należy budować tę świadomość, budować standardy i mierzyć. My również, szkoląc pracowników restauracji, rozmawiając z gastronomami przed podjęciem współpracy, bardzo dużą uwagę zwracamy na elastyczność dostaw. Bo tutaj również może pojawić się ryzyko właśnie wystąpienia odpadów czy straty. Dlatego my za każdym razem powtarzamy, że przy wyborze dostawcy różnego rodzaju usług, akurat specjalizuje się w dostawach wina. Jednak trzeba mieć tą świadomość, że lepiej zamawiać mniej i częściej niż więcej i rzadziej. Bo tutaj może wystąpić właśnie ryzyko straty, ryzyko odpadu. Elastyczność również, jeżeli chodzi o dostawców, powinna polegać na możliwości wymiany pewnych produktów, które z jakichś powodów mogą nie rotować. Tak jak teraz mamy, obserwujemy bardzo dużą rotację pracowników, których ciężko jest, powiedzmy, zatrzymać czy wdrożyć w pewne rzeczy. Natomiast prostymi rzeczami, prostymi krokami można tą świadomość budować, czyli patrząc z perspektywy mojej jako dostawcy, częstsze przypomnienia o dostawach, pytanie, co jest potrzebne, właśnie odwiedzanie restauratorów i częste rozmowy na temat aktualnych potrzeb, powiedzmy możliwości również dostarczania i wymiany pod kątem bankietów, kiedy to zużycie jest, zużycia nie możemy od razu z góry określić. Także patrząc z perspektywy relacji dostawca-gastronom, uważam, że najważniejszą rzeczą w tych relacjach jest duża elastyczność i też odpowiadanie pewnych rozwiązań. Mianowicie wiem, że dla wielu z Państwa to jest oczywiste, tak? Ale na przykład, jeżeli zostanie Państwu 200 ml w 3-litrowym czy 5-litrowym bagboxie białego wina, można to zużyć na kuchni, prawda? Tak samo po bankietach, można te butelki zebrać. I wino, które białe zostało w bankiecie, można spokojnie jeszcze przez dzień czy dwa w kuchni wykorzystać do różnych celów, tak? Dzięki temu nie generujemy straty, a oszczędzamy pieniądze. Także pod tym kątem, jeżeli chodzi o zero waste, właśnie ja bym skupił się na elastyczności, na częstszych i mniejszych dostawach i podnoszeniu świadomości pracowników. Także w tych obszarach można by się było poruszać i tutaj tę politykę uskutecznić. Bardzo dziękuję. Czyli pan Jakub w jaki sposób nam powiedział, że może być 2 w 1. Czyli to wino, które nie zostało od razu zużyte, idzie do kuchni, dodawane do potraw. Może warto by było, żeby nasi też konsumenci wiedzieli, że praktycznie zamówili 2 w 1. Także już tam dodatkowo lampki inne chyba nie trzeba im podawać sobie. Przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby informować naszych gości, że robimy to z dwóch powodów. Z jednej ze względu na to, że dbamy o środowisko i jakby z tej części CSR-owej, że jest to ważna dla nas rzecz, a z drugiej, że robimy to też dla pieniędzy. No, też patrzymy na koszty, tak? To nie jest tak, że
globalne firmy, taka jak Akor, prowadzone to tylko i wyłącznie z powodu właśnie podpanu o środowisku. Podpanu o środowisku, ale też są z tego wymierne korzyści, są z tego pieniądze zaoszczędzone, więc to też jest ważne. Dziękuję bardzo. Panie Mirosławie, teraz przechodzimy do Pana. Pan Mirosław jest Chief Technology Officer znakomitej firmy Venturis, która chyba w Polsce ma, jeżeli chodzi o firmy tego typu, największe doświadczenie, najlepsze rekomendacje, jeżeli chodzi o wypracowanie metodologii, realizację Zero Waste. Panie Mirosławie, Pan stoi troszeczkę z drugiej strony. Panowie, powiedzmy, są ci, którzy, no nie chcę powiedzieć, produkują przy okazji te odpady w znacznej ilości czy nadmiernej ilości. Pan stoi z boku, Pan to obserwuje, Pan mówi, jak należy postępować, żeby jednak ta nadprodukcja odpadów była jak najmniejsza. Od czego należy zacząć? W jaki sposób należy przekonać właśnie gastronomię, ich szefów, właścicieli, od kogo należy zacząć, żeby oni uwierzyli po prostu w tego Bentleya? Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Zresztą chciałbym powiedzieć, że my nie przyjeżdżamy ze złotą zasadą zrób to i na pewno ograniczysz skalę zjawiska food waste o 10%, 20%. Nie, my umożliwiamy naszym klientom to, o czym mówił szef, to znaczy sprawdzić, zidentyfikować, w których miejscach problem być może występuje. Bo też nie możemy zakładać, że wszędzie ten problem jest, że ta skala jest, na którą są miejsca, które radzą sobie naprawdę świetnie. Są takie miejsca, gdzie w niektórych obszarach, które do tej pory w żaden sposób nie były podejrzewane, że tam jest ukryta jakaś duża rezerwa, którą można popatrzeć, można zoptymalizować, to tam wygrywamy. Jeśli już wiemy, gdzie patrzeć, w które miejsca, to wtedy wspólnie z zespołem, który jest na miejscu, to jest w kuchni, to są menedżerowie, to jest często szersza, to jest często również ekipa poszerzona o zespół kelnerski, który odpowiada za zabranie jedzenia, wspólnie szukamy rozwiązań. Bo wchodzę do tego wymiaru wtedy nie tylko ze względu na lokalizację, nie tylko ze względu na charakter klientów, ale również ze względu na personel i ludzi. Bo ja zauważyłem jedną rzecz, że w gruncie rzeczy istotnym takim czynnikiem, który wpływa na to, jak sobie dana lokalizacja radzi z niewyrzucaniem jedzenia, to jest takie rozsądne spojrzenie. Ja byłem raz świadkiem takiej rozmowy, gdzie właściciel, sieć to nie jest, ale czterech sporych hoteli, rozmawiał z F&B menadżerem. To była dość młoda dziewczyna i zadał jej proste pytanie, czy ona robi w domu imprezę dla swoich przyjaciół, dla kilkunastu osób. To jak ona robi? Tak po prostu idzie, kupuje, nie wiem, 10-15 kg warzyw, 10 kg owoców. Czy zastanawia się chwilkę nad tym i robi tak, żeby rzeczywiście dla każdego była odpowiednia porcja? To jest proste pytanie, bo ono pokazuje, że my na co dzień staramy się racjonalnie do tego podchodzić. Trzeba też takie racjonalne podejście przenieść właśnie na wyższą skalę, na tę skalę związaną z wyżywieniem kości modelowych. Jeszcze też powiedział jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, bo państwo, my wspólnie robimy to też po to, żeby ograniczyć to zjawisko, bo to jest złe jedzenie, też wyrzucać oczywiście. Ale przede wszystkim robimy to po to, aby zaoszczędzić pieniądze. Mamy bardzo dobry przykład z jednego z naszych wdrożeń w placówce edukacyjnej. W zespole, gdzie jest przedszkole, gdzie jest szkoła. I tam oczywiście motywacją było dokładnie to, że nie jest w stanie taka placówka pozwolić na to, żeby co roku 100 tysięcy złotych lądowało w koszu. Natomiast to, co my możemy potwierdzić, bo jesteśmy tymi świadkami, wiemy, że się tak dzieje, te zaoszczędzone pieniądze poszły na to, żeby kupować dużo lepszej jakości surowce, tak, jest więcej, naprawdę jakość tego jedzenia, pomimo tego, że była niezła już,
weszłabyś na jakiś totalnie kosmiczny poziom, ponieważ właściciel tego miejsca doszedł do wniosku, że jest to jeden z elementów przejęcia przewagi konkurencyjnej nad otoczeniem. Tak więc ten element finansowy zawsze jest i będzie kluczowy w tym zakresie. Mówiliśmy też o tym, że ważna jest analiza pracy kuchni, od tego powinniśmy rozpocząć, tak, oczywiście, tak, bo to jest to miejsce, gdzie można ewentualnie wprowadzać jakieś zmiany, które doprowadzą do osiągnięcia celów. Natomiast ważna również wydaje współpraca pomiędzy kuchnią a personelem, który później to jedzenie dystrybuuje, wydaje. Tak? Ważna współpraca pomiędzy kuchnią a obsługą kelnerską w przypadku bufetów, żeby to jest trudne, znaczy to jest trudniejsze, łatwiej jest jednorazowo bardzo duże jedzenie wyłożyć na bufet, potem nie dokładać, nie dokładać, niż robić to bardzo często, ale mniejszymi porcjami. Natomiast podchodząc do tego w ten sposób, że często go uzupełniamy, zawsze dbamy o to, że to jedzenie jest ciepłe, jest świeże, nie leży tam już godziny, co powoduje, że ono jest mniej apetyczne. Efekt jest taki, że się go mniej nakłada i marnuje jeszcze więcej, tak więc na to też powinniśmy zwracać uwagę na współpracę personelu kuchni i trenerskiego. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, która też została poruszona przed chwilą, odnośnie komunikacji w stosunku do naszych gości. Bo rozumiem, że w przypadku restauracji, hoteli, które już w samej nazwie, w samej ideologii, w tym jak się prezentują marketingowo, sprzedażowo, jest ekologia, tak? Są rośliny, które pochłaniają zanieczyszczenia, tak? Widać, że jesteśmy eko. To właśnie przychodząc do takiego miejsca, być może nawet oczekuje tego, że dowie się czegoś jeszcze o zagadnieniu food waste, że zobaczy gdzieś jakąś karteczkę pod tytułem nie wyrzucaj jedzenia. Tak? Natomiast wyobrażam sobie też sytuację, która jest trudniejsza, może być nawet koszmarem dla szefa komunikacji w hotelu biznesowym, tak? Dokładnie tak jak hotel w centrum. Tak? W jaki sposób temu klientowi biznesowemu, który przyjeżdża, załatwi naszą sprawę, mieszka w samym centrum, chce coś dobre śniadanie, w jaki sposób jemu przekazać też ten komunikat w odpowiedni sposób, aby to tam był na poziomie, żeby właśnie też nie ryzykować tego, że w jakiś sposób coś źle odbierze. Tak więc są też wyzwania związane czysto i wyłącznie z komunikacją. Tak jest tak naprawdę to, o czym mówimy, ograniczenie zjawiska food waste, można dosiągnąć tylko poprzez współpracę wielu obszarów w codziennej pracy.